Gościem Poranka Wnet Paweł Kukiz, lider koła Kukiz 15 i Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. No przede wszystkim na początku serdecznie współczuję tego, że pan musiał jednej płyty słuchać i to jeszcze z moim udziałem. Może stąd czasami różnego rodzaju, wie pan, jakieś zawirowania w tych dziennikarskich sprawozdaniach i tak dalej. No tak, To mógł być szok. Przez tyle czasu na tygodnie słuchać tylko Kukiza. To rzeczywiście, a potem już sami nuciliśmy i było jeszcze gorzej. No masakra, rzadko cię widuję z dziewczętami. To jest oczywiste, że Pawła Kukiza rzadko widać z dziewczętami, bo cały czas spotyka się z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Nie, inaczej. Bardzo oczywiste, ponieważ większość czasu jednak spędzam z rodziną, a tu są same dziewczęta. Wy tego nie widzicie, bo ja chronię życie prywatne. To prawda i to się chwali. Są politycy, którzy tym handlują życiem prywatnym, a są tacy, którzy to życie prywatne chronią. A propos prywatnego życia, dzisiaj 18 czerwca. Pan wie, co to jest za dzień? Nie wie pan. To jest drugi dzień po narodzinach mojego wnuczka pierwszego. To jest dzień urodzin Jarosława Kaczyńskiego. Życzenia? No tak, ale to raczej w Niemczech przede wszystkim Goebbels tak jest obchodzony, natomiast w Polsce obchodzi się imieniny. Ja jestem przekonany, że pan prezes jako patriota przede wszystkim obchodzi i bardzo, że tak powiem, polski obchodzi przede wszystkim imieniny. Ja pamiętam, i to mówię zupełnie poważnie, ja pamiętam jak mój świętej pamięci ojciec jeszcze, który pochodził z Kresów i tą tożsamość kresową miał bardzo mocno tak zakorzenioną, a mieszkaliśmy na Śląsku Opolskim, zawsze nie mógł się pogodzić z tym, że są obchodzone urodziny. Mówi, że to nie jest polski zwyczaj, to jest zwyczaj niemiecki i nasz, oczywiście mówię tutaj bez żadnego kontekstu, ale że na pewno nie jest naszym zwyczajem. Czyli nie zadzwoni pan do Ostrogodzickiego z życzeniami dzisiaj? Proszę pana, przede wszystkim nie mam numeru telefonu do prezesa Kaczyńskiego, w związku z tym musiałbym dzwonić przez biuro i wie pan, no, łącząc się przez kogoś, no to nastrój by prysuł i prezes mógłby pomyśleć, że życzenia nie są szczere, więc wolę nie ryzykować. Jest podpisana umowa programowa. Kiedy te ustawy, które wypracował Kukiz 15, będą przyjmowane przez Prawo i Sprawiedliwość? No ja myślę, że powinny, kiedy dokładnie, to trudno określić. Wiem, że 23 czerwca albo 24 w jednym z dniu tego najbliższego posiedzenia Sejmu będzie ta ustawa, odbędzie się pierwsze czytanie tej ustawy. Natomiast no, jeśli macie ta współpraca między Prawem i Sprawiedliwością, a tym naszym malutkim kółeczkiem, bo to trudno jest aż koło brzmi dumnie, to jest kółeczko trzyosobowe, czteroosobowe. Jeżeli ma się dobrze układać i w ogóle się układać, no to ta ustawa antykorupcyjna w myśl umowy powinna być uchwalona przed jakimś blokiem, jednym z bloków, pierwszym blokiem ustaw dotyczących Nowego Ładu. Także z tego co wiem, Prawo i Sprawiedliwość planuje takie głosowania nad Nowym Ładem we wrześniu, więc myślę, że do września powinna być ta ustawa uchwalona. Jedna ustawa antykorupcyjna, żeby było wasze poparcie dla tego pakietu ustaw z Nowego Ładu? Czy ufa nie, 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 pan? Nie. Dla części. Proszę sobie, wie pan, Nowy Ład to ja nie wiem ile tych ustaw będzie, czyli prawdopodobnie Prawo i Sprawiedliwość też nie wie ile dokładnie tych ustaw będzie, no ale będzie ich kilkadziesiąt. Zakładając, że no powiedzmy, oczywiście no nie dokładnie jest tak, jak mówię, zakładając, że blok tych ustaw to jest 10 ustaw, zanim przegłosujemy te 10 ustaw, musi być przegłosowana jedna nasza. No i oczywiście jednak ta dziesiątka też przedyskutowana, żeby można było jakieś sugestie swoje czy uwagi zgłosić przed uchwalaniem tych ustaw, które mam nadzieję, jeśli będą słuszne i zgodne z planami Prawa i Sprawiedliwości, zostaną uwzględnione, jeśli usprawnią, ulepszą te projekty ustaw. A na ile to jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość już przyjęło te ustawy, jak chociażby ustawę antykorupcyjną, jak ustawę o sędziach pokoju za ich własne? Na ile to jest tak, że oni pogodzili się, że to jest dobry pomysł, nie tylko panie dlatego, że potrzebują czterech głosów Kukiz 15 i trzeba coś przegłosować? Panie redaktorze, po pierwsze, bo nie bardzo rozumiem, w jakim kontekście pan mówi, że przyjęły za swoje własne. Czy chodzi panu o to, jak będzie komunikowało Prawo i Sprawiedliwość? Nie, że uznały, że to jest dobry pomysł.
No z tego, co ja wiem, to jakieś prace już nad sędziami przy ideach sędziów pokoju też była rozpatrywana przez środowisko Solidarnej Polski jeszcze też jakiś czas temu. No ale to z drugiej strony, wie pan, podobnie w 2013 roku Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska zabiegali, czy mieli w programie wybór prokuratora generalnego w wyborach powszechnych. No to nagle w tej chwili to ucichło z tymi wyborami powszechnymi, no i zdarza dzieje się rzecz, która wydaje mi się z perspektywy interesu państwa nie jest rzeczą dobrą, mianowicie łączy się funkcję polityczną z funkcją wymiaru sprawiedliwości i no choćby ze względu na ograniczony generalnie czasu jest niewiele na pracę i tak dalej, tak łączenie tych, szczególnie w tych polskich zawiłościach politycznych, funkcji polityka z funkcją prokuratora generalnego, to jest, wydaje mi się, że to jest bardzo szkodliwe dla państwa, no ale to jest jak jest. To prawda, też była taka piosenka Jest jak jest, ale nie będziemy jej w pełni przytaczać. Na ile jest tak, że już chociażby sędziowie pokoju są uzgodnieni, że pan poseł wie dokładnie, jaki projekt ustawy tam się mniej więcej trafi do Sejmu, jak będzie kształt tych sędziów pokoju, będziemy ich wybierać, czy to będą wśród prawników, wśród każdego obywatela, jak to będzie wyglądać? Wy już wiecie, czy się zastanawiacie? Przede wszystkim jest tak, że projekt ustawy, który jest mi najbliższy i kierunek, który, przy którym się będę upierał, to mówię od razu, to jest w tej chwili w kancelarii pana prezydenta, opracowywany w takim bardzo zacnym zespole szerokim pod przewodnictwem pana profesora Piotra Kruszyńskiego. Na moją prośbę pan prezydent tutaj poprosił pana profesora i również członkowie tego zespołu o objęcie przewodniczenia czy kierownictwa nad tym, w tym zespole. To powinno być gotowe. Również prezydent deklarował ten projekt do jesieni. W dużej mierze będzie oparty na tej naszej białej księdze, choćby z tego względu, że współautorem białej księgi dotyczącej sędziów pokoju jest właśnie pan profesor Piotr Kruszyński. I polega to generalnie bardzo ogólnie, polega ta idea na tym, że zacznę w ogóle od tego, że to jest podstawa, oprócz common law, to jest podstawa, sędziowie pokoju, podstawa anglosaskiego modelu wymiaru sprawiedliwości, chyba najdoskonalszego na świecie. To są sędziowie, to są ludzie do rozstrzygania najprostszych sporów, wybierani bezpośrednio przez obywateli do, jak już powiedziałem, takich spraw małej wagi, które w Polsce swoją wielością blokują pozostałe sprawy z perspektywy takiej gospodarczej, społecznej, bardzo istotne, a stanowią około 70% spraw na wokancie. A spraw mamy w tej chwili, nie wiem, kilkadziesiąt milionów, za przynajmniej kilkanaście milionów na wokancie nierozstrzygniętych. Dlaczego prawnicy? Dlatego, że w przyszłości, mam nadzieję, uda się również doprowadzić do sytuacji takiej, by sędziowie pokoju po wyborze, po odbyciu pięcioletniej kadencji byli tym, przepraszam za stwierdzenie, materiałem, z którego później KRS wskazywałby sędziów do instancji wyższych. Najlepiej, gdyby spośród sędziów pokoju wybierano sam KRS plus członków wtedy. To są różne, ale zgadzam się z panem redaktorem, lepiej jest ci sędziowie. Ani już kasta, ani politycy nie mieliby wpływu na mianowanie. O to chodzi. Ewentualnie sędziów. KRS i ewentualnie nasze propozycje jeszcze z tamtej kadencji. KRS wybierany w wyborach powszechnych, czyli kandydaci wskazywani przez różne środowiska, przez środowiska prawnicze, przez środowiska polityczne, przez organizacje społeczne związane, pozarządowe, związane z ochroną na przykład praw obywatelskich. Bo myśmy się tu rozmarzyli o Rzeczpospolitej samorządnej, o wymiarze sprawiedliwości, który jest kontrolowany przez obywateli, a nie przez samych sędziów lub przez polityków. Przez partię, tak. Lub jest. Przez partię, ale wróćmy do rzeczywistości. Zadam proste pytanie. Tygodnik Polityka pisze, że wraca Donald Tusk. Donalda Tuska też pan zna. Jak pan myśli, jaki będzie ten powrót?
Pan tam dokładnie piszą, że na białym koniu ma wrócić. Też no nie wiem, czy akurat Politka, ale takie słyszałem stwierdzenie. Koń już jest, bo koń mówi o panu Hołowni i jego otoczeniu, więc tutaj koń i cały osprzęt, siodło. Ale nie wiem. Donald Tusk ma wrócić na szefa Platformy. Przyjeżdża Tusk z lejcami być może, ale koń już jest na miejscu. No dobrze, ale to zmieni postać polskiej polityki? To będzie tak, że Donald Tusk... Ja nie wiem, no to zależy, na ile narwisy będzie koń i na ile będą mocne lejce pana Tuska, więc w jaki sposób tą politykę może zmienić. W każdym razie wątpię, żeby kierował swoje tutaj plany w kierunku rozpadającej się, niknącej po oczach Platformy. Ja tak przy okazji powiem, jak słyszę te zarzuty, Kukiz, zmarnowałeś potencjał, i mówią to ludzie, którzy posiadają świadomość, że nie miałem ani grosza na działalność polityczną, żadnych subwencji, ani stojąc naprzeciw partiom dysponującym dziesiątkami milionów złotych do dyspozycji na prawników, na marketing, które posiadają też swoje media i tak dalej, to mówię, to co powiedzieć o Platformie, która tam z 40 prawie procent jeszcze parę lat temu spadła do około 10, ledwie ponad parę, posiadając tak potężne narzędzia, tak potężne pieniądze, tak potężne narzędzia medialne do wybierania. To jest dopiero sztuka. To jest dopiero sztuka. Tak zmarnować potencjał. No ale teraz może będzie jedna lista opozycji, będzie tam i SLD, i Platforma, i Szymon Hołownia, i pana niedawny koalicjant PSL, gdzie w takich dwóch blokach znajdzie się Kukiz 15? Powtarzam, że to nie jest, że tutaj no, cały czas źle rozumiemy to słowo koalicja. Koalicja to jest tak bardzo ścisły związek, nie tylko polityczny, nie tylko ideowy, ale czy programowy, ale również no, bardzo ścisły taki personalny w sensie stanowisk, w sensie no, całego tego systemu już związanego z funkcjami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to było z PSL-em, było, jeśli chodzi o relacje, było bardzo podobnie jak obecnie z Prawem i Sprawiedliwością. To była umowa na realizację wspólnego programu, stąd, który został określony przed wyborami. Stąd moje zdziwienie, kiedy PSL, powołując się na nasze głosowanie w sprawie uchwały dotyczącej zakazu łączenia wymiaru, zakazu łączenia sprawiedliwości, czy jakby wymiar sprawiedliwości z budżetem europejskim, że to był tekst, kiedy zagłosowaliśmy inaczej niż klub, niż członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, uznano to za pretekst do rozwiązania umowy. To nie było jak gdyby wyrzucenia nas z tego klubu. Teraz będzie... przy okazji zawłaszczając możliwość dyspozycji, czy jakby wskazywania pieniędzmi przez nas, tak, na które się umawialiśmy, na jakie ceny mają pójść, na które się umawialiśmy zresztą podczas kampanii, czy przy zmianie na stanowisku marszałka. Przy telefonie Paweł marszałka. Kukiz, jeszcze dwa, trzy pytania muszę zadać, jeszcze do tego PSL-u wrócę. Pan miał taki element zauroczenia się, może nie samym PSL-em jako partią, ale jej liderem na pewno. Zawiódł pan się? Jest pan pewien, że teraz nie będzie zawodu na Jarosławie Kaczyńskim? Wie pan, ja się już niczego w tej chwili nie boję. Albo się uda wprowadzić te postulaty, albo się nie uda. Jeśli się ich nie uda, w ogóle nie będzie nadziei na ich wprowadzenie, to prawdopodobnie w ogóle zrezygnuję z jakiejkolwiek partycypacji w tym Sejmie, nie wiem, czy nie w trakcie kadencji, no bo nie widzę sensu siedzenia tam za... A jak się uda? Jak PiS będzie przyjmował kolejne ustawy antykorupcyjną, antysitwową, sędziów pokoju i tak dalej, to widzi no, pan... Widzę wszystko w bardzo... jasnym, fajnym, dobrym świetle. Bo i zobaczymy pan, Pawła Kukiza na listach Prawa i Sprawiedliwości? Nie wiem na jakich listach. Wiem, że system Donta jest tak durny, że jeśli posiada się jakaś opcja polityczna, posiada 5% poparcia, troszkę ponad 5, wprowadza 5-6 posłów, a jeśli to poparcie wrzuci na listę jakiejś dużej partii politycznej, to może wprowadzić tych posłów 20 paru. Więc to jest świadectwo na kretynizm tej ordynacji i tego sposobu wybierania posłów. No więc mówię,
mówię, wie pan, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, co uważam, będzie też bardzo dobrą rzeczą dla Prawa i Sprawiedliwości, również w sensie marketingowym, bardzo mocno w tej chwili przyłoży się do ustaw antykorupcyjnych, antysitwowych, antynepotycznych. Jeżeli stworzy się ustawę, będzie nadzieja na stworzenie również w przyszłości ustawy kompetencyjnej, by w spółkach Skarbu Państwa nie pracowali partyjni bonzowie, czy tam w nagrodę partyjni, tam bonzowie jeszcze pół biedy, jeśli działacze nie mający pojęcia zielonego o zarządzaniu i o spółkach, no to wtedy, wie pan, ta współpraca będzie się układać na pewno do tej pory, dopóki taka intencja z ich strony naprawy państwa będzie. Jeżeli tej intencji nie będzie, jeżeli takich zamiarów nie będzie, no to po co mi wspierać, czy jakby współdziałać z partią, która chce utrzymać status quo, czyli wszystko jest nasze, bo wygraliśmy wybory, dawaj ciociu, dawaj wujku i idziemy. Posadę, idziemy dalej. Ostatnie pytanie będzie o politykę. Pan przez chwilę bliżej był Jarosława Gowina niż Jarosława Kaczyńskiego. Teraz wydaje się, że Jarosław Gowin odchodzi z obozu rządzącego, czy odpływa, albo jest powoli wypychany. Jak pan się odnajdzie w tej konstelacji w rządzie, gdzie być może zabraknie Jarosława Gowina i jego partii Porozumienie? Zabrzmi to patetycznie, ale zawsze byłem blisko Polski, wie pan, bez względu na jakieś tam sprawy personalne, z całym szacunkiem i dla prezesa Kaczyńskiego, i dla pana, Gowina. Prezes. Najważniejsza jest Polska i tyle. No, w momencie, kiedy oczywiście były prowadzone różne rozmowy, natomiast w momencie, kiedy premier Gowin zaczął zbliżać się bardzo mocno do PSL-u, powiedziałem mu lojalnie, że w takim razie ja nie widzę za bardzo powodu do prowadzenia dalszych rozmów, ponieważ zostałem w tak brutalny sposób przez ten PSL oszukany, że ja nie będę, zostałem poza aspektem politycznym. Ja nie mam ciśnienia na Sejm, nie mam ciśnienia na politykę, natomiast zostałem wychowany w domu takim, że osobie, która cię w jakiś sposób tam wyrolowała, no, przynajmniej w twoim mniemaniu i tak dalej, i masz prawo tak mniemać, no to się z taką osobą nie rozmawia po prostu. No i tyle. Więc tutaj mam nadzieję, że już na początku, że na początku naszego współdziałania z PiS-em, no nie powtórzy się sytuacja taka, jaka miała miejsce z PS-em. Jeśli się powtórzy, to mówię poważnie, po prostu rezygnuję z tej polityki, to sensu nie ma. I wejdzie PSL-owiec za mnie. I wtedy będzie jeszcze więcej dobrej muzyki. Oczywiście. I będę mógł kolejną płytę zabierać na żagle i słuchać jej do utraty zmysłów. Ale ja panu redaktorowi bardzo dobrze życzę i ja bym proponował jednak więcej płyt brać na tę żaglówkę. Jedna dobra wystarczy. Paweł Kukiz był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. 8:30 na zegarach. To znak, że już nie zagramy kolejnej piosenki, tylko, jak rozumiem, gdzieś tu czai się Studio Euro w Zanadrzu. Czai się na systemie Lucy. To my oddajemy teraz miejsce na piłkę nożną. Się z państwem żegnam. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.